Parafia grecko-katolicka w Krakowie, unicka, bo taka była pierwotna nazwa, w tym miejscu jest praktycznie od 1808 roku. Można mówić o początku parafii przy ulicy Wiślnej. Początkowo duszpasterstwo było prowadzone, w ogóle Kraków ze wschodem był związany od stuleci, chociażby poprzez drogi handlowe kupców. To się ciągnęło jeszcze od czasów średniowiecza. Ale takie charakterystyczne, rzeczywiście, że tak powiem, kościół unicki rozpoczął swoje duszpasterstwo przez ojców bazylianów jeszcze w XVII wieku, w XVIII wieku, przepraszam, gdzie dostał po pierwszych kasatach józefińskich, dostał klasztor po Bernardynach przy ulicy Sławkowska Tomasza i Jana. Dzisiejsze kino Ars, które już też nie istnieje do końca. Tam była część tego klasztoru i ten klasztor sobie jakoś funkcjonował przez kilkadziesiąt lat i został w czasie zaborów jeszcze zlicytowany przez urząd miejski, ponieważ nie przynosił dochodów, a został zadłużony. A to też wiązało się poniekąd z tym, z niezaradnością ówczesnego Ichumena, jak również trzecim rozbiorem Polski, który dokonali zaborcy w XVIII wieku, a zarazem odcięli klasztor w Krakowie od finansowania głównego klasztoru w Warszawie, który miał miejsce. Do rzeczy klasztor w Krakowie zainicjowany był między innymi tym, że pod łazienki zostało zabrane bazylianom i w zamian dano im klasztor Namiodowej w centrum, i jak również później właśnie na tym miejscu wybudowano łazienki. I w zamian też, między innymi jako rekompensatę, dostali klasztor w Krakowie, który potem został zlicytowany z niemożności się utrzymania. I to duszpasterstwo było prowadzone przede wszystkim na zasadzie duszpasterstwa studentów i wszystkich wyznawców kościoła unickiego, którzy znaleźli się w Krakowie. Przeważnie były to względy ekonomiczne, którzy ludzie przyjeżdżali za pracą. I tak miało to miejsce do początku XIX wieku, kiedy klasztor zlikwidowano. Na kilka lat przeniesiono się do bazyliki ojców Franciszkanów na ulicę Franciszkańską, gdzie udostępniono boczną kaplicę. I w 1808 roku dekretem cesarskim ta świątynia, była to świątynia Norbertanek, wybudowana w XVII wieku, w połowie XVII wieku, jako kościół rzymskokatolicki, łacińska, w sumie kaplica łacińska, bo to była taka klasztorna. Były to siostry Norbertanki, które też w ramach józefińskich reform, czy kasat zakonowych, też uległy skasowaniu w tym miejscu. I klasztor został podzielony, część właśnie dano grekokatolikom, czyli to, co znajdujemy się dzisiaj, część przekazano dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, akurat wydział, bodajże się prawa jest za naszą ścianą. I tak znalazła się parafia od 1808 roku. Pierwszym proboszczem był jeszcze bazyliański duszpasterz ksiądz ojciec Kudrasiewicz, który również był wykładowcą na uniwersytecie. Trzeba zaznaczyć, że praktycznie cały XIX wiek, okres proboszczowania proboszczy był ściśle związany z uniwersytetem. Praktycznie każdy, co by nie skłamać, ale albo nawet znaczna większość z nich, była wykładowcami na Fakultecie Teologicznym, który wtedy był przy Uniwersytecie Jagiellońskim, czy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale to nie tylko. Był również ksiądz Czerulczakiewicz, proboszcz w połowie XIX wieku, który był również dziekanem Wydziału Prawa za ścianą, jak nawet jedną kadencję rektorem tego uniwersytetu. Zresztą będąc dziekanem Wydziału Prawa, oddał dla uniwersytetu za przysłowiową złotówkę te skrzydło, które jest za moją ścianą, bo to też należało do parafii jeszcze. Oddał to i oddał ziemię pod budowę Kolegium Novum na Jagiellońskiej wówczas. Także praktycznie ci wszyscy księża byli związani przede wszystkim z uniwersytetem, a dopiero później parafią. Bo praktycznie tam się najpierw spełniali, a to było takie przy okazji, że tak powiem, byli duszpasterzami. To jest pierwsza połowa wieku XIX.
Ta cerkiew sobie no, w jakiejś mierze się rozwijała, istniała. Została dotknięta pożarem, jak część Krakowa w latach 50. bodajże XIX wieku. I po pożarze jakoś ją tam delikatnie połatano, ale taką koncepcję odnowy przybrało, że tak powiem, ksiądz Jan Borsuk, kanonik przemyski, który właśnie mając jakiś no, stosunek odniesienia do Matejki, do Stryjeńskiego, do Urzędu Miasta, mając swoje znajomości, poprosił właśnie Matejkę Stryjeńskiego o zainspirowanie czy zrobienie jakiegoś szkicu ikonostasu. I od tego się zaczęło, że w pierwszej kolejności został przeorientowany ołtarz, który był po naszej przeciwnej stronie. Jest to przeorientowane na drugą stronę. Wejście, tak, tego wejścia nie było. To jest wejście zrobione jakieś 30 lat temu dopiero. To jest bardzo niedawne wejście. To było wejście na chór i był chór. Chór był troszeczkę mniejszy, o połowę mniejszy, węższy. Ale w tym miejscu właśnie był chór, takie były arkady jeszcze przed wejściem na chór. Natomiast powstał wówczas ikonostas i został on poświęcony w latach 90., roku nie pamiętam, przez biskupa Czechowicza, przemyskiego ordynariusza. Jak wspomniałem, architektonicznie ikonostas zaprojektował Tadeusz Stryjeński, Matejko zrobił szkice, a wykonał ikonę jego uczeń Władysław Rossowski. I na tym, można powiedzieć, się skończyło, ponieważ ikonostas został zrobiony z marmuru. Znaczy on pewnie był murowany, okładany marmurem. O tak to bym ujął, bo ja już oryginału nie widziałem. Się za późno urodziłem. Został on zniszczony w latach gdzieś 50. przez Salatynów. 50., no pierwsza połowa lat 50. Tak domniewam. Domniemuję, ponieważ mam zdjęcia z 49 roku, gdzie jest jeszcze, są już ojcowie Salatyni, a ikonostas jeszcze stoi. Także musiał być w latach 50. on zburzony. Ikony przetrwały, rzeczywiście znalazły się w Muzeum Matejki, w składach Muzeum Matejki i to dzięki chyba temu jemu nazwisku, bo inaczej by też pewnie wyjechał, nie wiadomo gdzie. No i tak tyle co do ikonostasu z jego historii. Wtedy został no, ikonostas usunięty, zamalowano ściany na kolor różowo-biały i przystosowano świątynię do wymogów kościoła łacińskiego, zachodniego. Wstawiono ołtarz z mogiły, od cystersów chyba z mogiły barokowy. I to się stało po 1947 roku, kiedy parafię zamknięto. Natomiast jeszcze warto wspomnieć wiek XIX, że między innymi jednym z proboszczy był ojciec Laurysiewicz, Leon bodajże, jak się nie mylę, którego brat był przywódcą powstania styczniowego na Chełmszczyźnie. Którzy obaj potem zostali pochowani tu w Krakowie. Natomiast były poświęcone im epitafia w tej cerkwi. Były marmurowe epitafia, ale one zniknęły. Też starają się dotrzeć do zdjęć, mieć jakiś ślad, żeby po prostu starać się coś takiego odnowić, bo to wszystko sobie Salatyni gdzieś powykuwali i no, zniknęło. Na pewno było epitafią z Laurysiewiczem poświęcone i na pewno było epitafią, bo jest zdjęcie, tylko samego epitafią, nie ma umiejscowienia w którym miejscu, poświęcone profesorowi Bogdanowi Łebkiemu, profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był też grekokatolikiem i zmarł w 1941 roku. I jest pochowany również na cmentarzu rakowickim. Także takie rzeczy tu były, no ale to mówię, to zniknęło w późniejszych latach. To jest rok 47, parafia zostaje w maju zamknięta. Wiek XIX rozwija się, wiek XX praktycznie można powiedzieć jeszcze bardziej. Kraków staje się taką enklawą, miejscem, że tak powiem, pogoni emigracji za pracą. To była dość liczna grupa grekokatolików. Bo szamatyzmy mówią o kilku tysiącach, o 4000 wiernych w okresie międzywojennym. Po wojnie ta sytuacja się zmienia. W maju, 12 maja Urząd Bezpieczeństwa organizuje kocioł na terenie plebanii, na parafii. Aresztują księży, ponieważ było ich tu kilku czy kilkunastu, tych, którzy się ukrywali, uciekli podczas akcji Wisła z terenów południowej Polski i tu się ukrywali.
Wszyscy trafili do Jaworzna. Wywieziono wówczas o 90 kilka osób w przeciągu tygodnia, które przychodziły na nabożeństwa majowe. I tak parafia przestała istnieć. Parafia przestała istnieć, świątynię przekazano Salatynom i parafii nie było.